ceny autostrad i przy okazji sposoby pobierania opłat za przejazd w Europie. Odcinek pierwszy w całej tej serii, ponieważ podzielę ten temat na kilka odcinków, gdyż jednak to jest dosyć sporo informacji. W pierwszym odcinku zajmę się sposobem pobierania opłat i cenami za przejazd w Polsce. W całej tej serii wezmę pod uwagę ciężarówkę pięcioosiową, czyli zestaw pojazdów, zazwyczaj pięcioosiowy, czyli ciągnik siodłowy plus naczepa, z klasą emisji spalin Euro 3 i Euro 5, ponieważ bardzo często są różnice pomiędzy klasami emisji spalin, jeśli chodzi o wysokość opłat za przejazd. Dlatego w całym tym projekcie będę brał pod uwagę, będziemy poruszać się ciężarówką pięcioosiową z klasą emisji spalin Euro 3 lub Euro 5. No to zaczynamy. W Polsce mamy elektroniczny system poboru opłat. Elektroniczny system poboru opłat zwany Viatol. Każdy samochód ciężarowy, każdy samochód, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, bądź zestaw pojazdów, w których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, musi się zarejestrować w systemie i nabyć takie urządzenie. Urządzenie ViaBox do dokonywania opłat za przejazd w Polsce w systemie Viatol. Tu mamy na urządzeniu taki przycisk, którym wciskając pojawi się to, tu nam ilość osi. Wciskając ten przycisk przy zestawie pięcioosiowym musi zamrugać X. Po wciśnięciu, jak mrugnie raz, jest OK. Jak mrugnie dwa razy, to znaczy, że środki kończą się na koncie i trzeba poszukać punktu dystrybucji Viatola, gdzie doładujemy ViaBoxa gotówką, kartą kredytową, kartą paliwową bądź jakikolwiek inny sposób i będziemy mogli kontynuować podróż. Takie urządzenie musi być na pokładzie, gdy zatrudniamy się w firmie, pierwszy raz wchodzimy do ciężarówki i mamy zamiar wyjechać w trasę. Nawet jeśli nie będziemy poruszać się po drogach, na których obowiązują opłaty za przejazd, musimy posiadać takie urządzenie na pokładzie. Zazwyczaj jest przyklejone do szyby, trzeba go tam szukać. Nawet jeśli nie będziemy się poruszać po drogach, musimy mieć takie urządzenie w Polsce, poruszając się po terytorium Polski. W Polsce opłaty za przejazd pobierane są na czterech typach dróg. Na autostradach, czyli drogach oznaczonych literką A, drogach ekspresowych, czyli S, drogach głównych o ruchu przyspieszonym, a także drogach głównych. Wyjeżdżając z bazy, posiadając takie urządzenie, wjeżdżając na drogę objętą poborem opłat, objętą opłatami, napotkamy na maszty, takie bramownice właściwie, i przejeżdżając pod taką bramownicą, pod takim masztem, to urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. Jeśli piknie raz, jest wszystko ok. Jedziemy dalej, zostało zapłacone. Jak piknie dwa razy, to znaczy, że kończą się środki na koncie. I trzeba poszukać stacji benzynowej, zazwyczaj stacji benzynowej, gdzie doładujemy Viatola, to urządzenie. Jeśli piknie cztery razy, konto zostało zablokowane, ewentualnie nie ma środków na koncie. Za przejazd pod jedną bramownicą z zablokowanym kontem bądź z brakiem środków na koncie kara wynosi 3000 zł za jedną bramownicę. Przejeżdżając pod kolejną będzie kolejne 3000 i pod kolejną będzie kolejne 3000 zł. Także bardzo istotne to jest, aby urządzenie działało poprawnie i były środki na koncie.
Tak jak mówiłem wcześniej, weźmiemy pod uwagę klasę emisji spalin Euro 3 i Euro 5. W Polsce oczywiście mamy różnice pomiędzy klasami emisji spalin, jeśli chodzi o wysokość opłat za przejazd i za kilometr przejechany autostradą bądź drogą ekspresową w Polsce, klasą emisji spalin Euro 3 zapłacimy 46 groszy. Autostrada bądź droga ekspresowa 46 groszy. Klasą emisji spalin Euro 3, czyli taką troszeczkę starszą. Bardzo dużo jest ciężarówek w Polsce z klasą emisji spalin Euro 3. Bardzo dużo takiego taboru się porusza po terytorium Polski. Z klasą emisji spalin Euro 5 bądź Euro 6, bo nie mamy różnicy żadnej pomiędzy klasą emisji spalin Euro 5 i Euro 6, za kilometr autostrady bądź drogi ekspresowej zapłacimy 27 groszy. Czyli klasa emisji spalin Euro 3 46, klasa emisji spalin Euro 5 27 groszy. Dosyć spora różnica, można powiedzieć, że 40% około mamy różnicy pomiędzy klasą emisji spalin Euro 3 i Euro 5. Jeśli chodzi o drogi główne, o ruchu przyspieszonym i drogi główne, ceny wynoszą dla klasy emisji spalin Euro 3 bodajże 37 groszy i dla klasy emisji spalin Euro 5 bodajże 21 groszy. Czyli są niewielkie różnice, jeśli chodzi o drogi, porównanie dróg ekspresowych i autostrad do dróg głównych. Co jeszcze warto dodać? W Polsce, jeśli przykładowo stworzymy zespół pojazdów, którego dopuszczalna masa przekroczy 3,5 tony, czyli na przykład podepniemy sobie do jakiejś terenówki dosyć ciężkiej jakąś przyczepkę i łącznie zestaw pojazdów przekroczy dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony, również będzie nas obowiązywać opłaty za drogi w systemie Viatol. Można się spotkać z takimi przypadkami w internecie, że właśnie ktoś sobie chciał skrócić gdzieś tam drogę, pojechał sobie główną drogą jakąś, bądź sobie ułatwić życie, stworzył jakiś tam zestaw i przekroczył 3,5 tony i przyszły mu kary. Przejeżdżając pod Bramownicą, Bramownica szczytuje najpierw urządzenie, jeśli takowe posiada samochód na pokładzie, robi zdjęcia rejestracji z tyłu, z przodu, następnie odnajduje w bazie danych pojazd, a także dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, zarówno przyczepy i środka ciągnącego, bo to niekoniecznie musi być ciągnik siodłowy, może to być, tak jak wcześniej mówiłem, jakaś terenówka bądź jakiś bus, i na tej podstawie przelicza, a właściwie wykazuje, czy taki zespół pojazdów powinien zapłacić za przejazd. To by było na tyle, jeśli chodzi o temat cen autostrad w Polsce. Czy to dużo, czy mało? 46 groszy dla klasy emisji spalin Euro 3 i 27 groszy dla klasy emisji spalin Euro 5. To się okaże później, gdy będziemy poruszać temat cen autostrad w innych krajach.